Cześć, tu Ernest. Cześć, tu Holm. A to są Pogromcy Mitów. Czeka na nas 13 kolejnych superowych mitów. Ale zanim do tego przejdziemy, to oto zwycięzcy konkursu na karnety bojowe. A ty też chcesz karnet bojowy? Jeśli tak, to aby wziąć udział w konkursie na 3 karnety bojowe, trzeba w tym momencie zostawić łapkę w górę, komentarz ze swoją nazwą w grze oraz suba na kanale moim i na kanale Holma. Kanał Holma macie w opisie. Jeśli wygrasz, a masz już karnet, to dostaniesz 1000 fałdolców. Na początek dodam jeszcze wielkie podziękowania dla Fortnite za przekazanie fałdolców na konkursy. Okej, gotowi? Zaczynajmy! Pierwszy mit na dzisiaj to, jak daleko można podbić minę zbliżeniową? Miny zwykle wybuchają tak. To już każdy wie. No ja ale nie każdy wie, że te miny można też podbijać w ten sposób. O! I one sobie leczą dalej. Żonglować można, serio? No tak. I teraz sobie zobaczymy, jak daleko można tak podbić minę. Okej, więc ja rzucam minę i z Holmem będziemy na zmianę strzelać do tej miny. O kurde, no takie to jest zlagowane. Okej, no. Leci. Wiesz co, potem się tego trafić nie da, jak dla mnie. Bo się buguje i mimo, że trafiam idealnie strzałami, to po prostu, no, ignoruję to. Uwaga! Wydaje mi się, że to poleci w ogóle gdzie indziej. No nie! Nie, buguje się. Z jakiegoś powodu mina zbliżeniowa po kilku podbiciach zaczyna się strasznie lagować. Ale z tego, co nam udało się nagrać, wynika, że gdyby nie te lagi, to można byłoby tą minę podbijać ile się chce. Podbijanie miny przedłuża czas aktywacji o ułamek sekundy. Następny mit brzmi następująco. Czy da się zrobić Rocket Ride'a na minie zbliżeniowej? Ernest, zrzucaliśmy już minami, teraz rzucę tobą na minie. Co ty na to? No dobra. Da się to zrobić, no, prawda? No to będzie proste. Da się to zrobić, wiemy, więc... O! No tak. U mnie poleciałeś, by the way. Nie wiem, czemu nie lecisz. O, i poleciałem. O, poleciałeś. No, tak się da. To było wiadome, to było do przewidzenia. Holm na mój znak podskoczy i kiedy Holm podskoczy, ja aktywuję minę. Dobra. Okej, okay, Holm. Jump. Przenika się. Przenika. Okej, przenika kompletnie, czyli nie ma najmniejszych szans. Rocket Light na takiej minie nie zrobimy. Kolejny mi na dzisiaj to pytanie. Co się stanie, gdy wrzucimy wabiki do kurzących kominów? No, to nie będzie trudne do sprawdzenia. Mam wabiki, mamy komin i rzucamy. Ja myślę, że poleci. Pewnie poleci i tyle. No i lata. Jak... Leci w dół. On dryfuje bardziej. No tam próbuje się chyba napić tego, próbuje sobie chlupsnąć. O! Jak to wygląda śmiesznie. A o nie! Biegnie kolejny. Ucieka, nie chce, nie wie, podoba mi się. Wie, co by z nim zrobić. O. No tak, no oni nura chcą dać. Oni się sami podtapiają, Ernest. Czwarty mit to dla odmiany ciekawostka. Pokażemy wam, jak zmieniać kierunki lotu podczas Rocket Ride'a. Teraz przedstawimy wam bardzo fajną ciekawostkę, która polega na tym, że lecąc na rakiecie można zmienić jej kierunek lotu. Więc Ernest, wystrzel mnie w kosmos, a ja zmienię kierunek. Okej, okay, i lecisz, o, okay. Kozak! Dawaj, próbuj. Przed siebie. Jeszcze dalej, okay. Jeszcze dalej. Ej. O, jest, da się! Dało się! Da się! Ale to jest kozackie. O nie, co? Da, znowu! Co tam się stało? Robimy wymianę szybko. Masz. O, update. Nie! O nie, rakiety! O. Dawaj, okej. Okay. No i będzie tam. Hop, i lecimy. O! I jest! Jest! O! Jak mnie w dół wzięło! Okej. Okay. Hop, i w dół lecimy. Jaki rykoszet! Wziąłem do ciebie z powrotem. Ona tam wisi. Ale leci w dół. O, spada cegiełka. No to było fajne. Wracamy do mitów. Kolejny brzmi następująco. Czy jak powalisz po Magiera i jego teammate go uleczy, to będzie miał 30 HP, czy z powrotem 150 HP? Holm, ten mit ma prawie 1000 lajków pod moim postem, więc przydałoby się go sprawdzić, ale może się przebierzmy, okej, żeby nas nie zajumali tutaj. Dawaj, ja się szybko, już przebieram, bo mnie zaraz się szybciutko. Ja go teraz powalę i gdy go powalę, to powinien mieć po podniesieniu 30 HP, tak mi się wydaje przynajmniej. Zobaczymy to. Okej, teraz chodźmy tutaj do budki z powrotem może. No. Skitrajmy się. Biegnie bohater, o jak no, zobacz. Jaki bohater. Ale ja przypuszczam, że będzie miał 30, tak samo jak gracze. Tak, będzie miał, tak, będzie miał 30, tak samo jak gracze. No z tego zdejmijmy. 3, 2, 1. I ten będzie miał.
No tak, 30, tak, dobra. Tak. Tak samo jak myślałem, my. Myślałem, że go strzeliłeś na początku. Nie są wyjątkowi. Teraz sprawdźmy, czy wbudowana emotka TNT działa na mecha. Na początek pokażę wam, o co chodzi. Bo postać TNT ma taką emotkę, która, gdy jej użyjemy, to grafika tej postaci zmienia się właśnie w taką kreskówkową grafikę cel shading. No to jest bardzo fajny efekt. I zobaczymy sobie, czy tą emotkę można zrobić w mechu. I jeśli tak, to czy ona zadziała w mechu? Zobaczmy. Uwaga! Mogę, okej, okay, mogę. A może, co się stanie? No, na pewno. A, no. Wow. A co jak... No, na mojej... Jakby na TNT nie to działa, ale na mechu już nie. A czy działa ona na strój pomagiera? Ta emotka kompletnie nie działa na mechy, ale Ernest, jesteś teraz pomagierem i zobacz, czy jako pomagier zamienisz się dzięki tej emotce. Okej, okay, zobaczmy. Emotka jest, to już wiemy, że wbudowane emotki są, ale czy działa? Hop! Nie działa. No jejciu. A co jak się tutaj ujawnię, to działa. No niestety. A no szkoda, bo to byłoby fajne, ale nie działa. Nie. Teraz sprawdzimy, czy Wabik może zrobić Rocket Ride'a. Wszystko mamy już gotowe. RPG'a, Wabiki i Launchpada. Teraz sobie zobaczymy, czy Wabik, gdy zrobi Rocket Ride'a, bo na pewno może, to zobaczymy sobie, czy on z niego zejdzie z tej rakiety, czy może jednak będzie stał dalej i poleci na Księżyc. Sprawdźmy to. O cholera. Okej. Okay. Launchpad jest. No to będzie ciężkie, ale spróbujmy. Rzucaj. O! I... No. No. O! Jest! Jest! Poleciał! Jest! I leci dalej. Leci no dalej. Git. Już tam bon voyage. O! I dalej O, wyparował. Ale poleciał nieźle. Poszło! Kolejny mit to. Czy Wabik w stroju Midasa zamienia wszystkie bronie w złoto? Okej, okay, teraz sprawdzimy, czy dotyk Midasa, który zmienia wszystkie bronie w złote, działa też w dłoniach Wabików. Więc uwaga. Ja tak. Myślę, że działa, a ty? Tak. No to próbujemy. Uwaga. Siup. I nie działa. Nie działa. Aha. No nie działa, po prostu nie działa i tyle. A czy dotyk Midasa działa w przebraniu? Dalej jesteś Midasem, ale teraz w przebraniu i ja podam ci broń. Zobaczymy, czy przemieni się ona w złoto. No, to sprawdźmy to. Proszę tutaj obstawiać. Ja mówię, myślę, że tak. No, na pewno. No to masz pompkę. Okej, okay, to jest zwykła, szara pompka taktyczna. Tak. I siup. Wyrzucaj. Kurde. Czekaj, a co jak jeszcze raz? Bierz. Wow, okej. Okay. Ale fajne, jaki fajny teraz szczegół. Złote. Zarąbiste, czyli no, przybranie ma znaczenie. Uwaga, pora na pierwszy mit w ratowaniu świata. Sprawdzimy, czy w tym trybie działa dotyk Midasa. Słuchajcie, to jest pierwszy mit w RS, który sobie zobaczymy. I zobaczymy sobie, czy dotyk Midasa działa w... No, RS. Ja myślę, że pewnie nie działa. Nie działa, na pewno nie działa. Nie ma aż tak dobrze, ale zobaczmy. Okej, okay. Mój mieczyk. Nie. Ale miecz. Pistolero z tomikiem? Nie, malowanie nie. Jest z Battle Royale, ale nie ma dotyku Midasa. A to coś? O nie, nie to, tylko o to. Też nie. Okej, okay, czyli nie działa. Działsko. Nie działa, na niczym. Teraz sprawdzimy, czy można przyciągać miny harpunem. Ernest, mamy teraz w grze miny. O, właśnie takie miny. I myślisz, że da się je jakkolwiek przemieścić? Bronią na pewno się da, zwykłą, ale czy harpunem się da? Na pewno da się aktywować. What? Nie można aktywować nawet. Okej, okay. Takiej się nie da, można tylko aktywować. Hop! O, cholera! Oh. Teraz spróbujemy ją przyciągnąć harpunem, kiedy już się aktywuje. Myślę, że... O nie, przenika harpun. Tak, przenika. No... a szkoda. Harpun na miny nie działa. W następnym micie sprawdzimy, czy można układać pudełka nad maksymalną wysokość. Jesteśmy na najwyższej możliwej wysokości i Ernest, mam dla ciebie pudła, więc thanks. Proszę je stawiać. Okej, okay, więc prostu. Budować nie możemy wyżej, ale czy możemy budować z pudełek? Zobaczmy. Jedno pudło można. Trzecie pudło, hop. Wyskakujemy. Jest, okej, okej. Okay. Pudło czwarte. Wyskakujemy. Pudło dalej stoi. Teraz wyjdź z ukrycia. Można dalej budować. Można. Jak, o kurde. Jenga. Prawie, to nie, w sumie to nie jest jenga, bo tak się nie da w to grać, ale... Czekaj, czy ja tam doskoczę? Hop. Okej. Okay.
No to budujemy dalej. Na księżyc idziemy. Czyli w sumie jakby ktoś się uparł, to można naprawdę wysoko pójść. No, bez kitu. Tylko trzeba fajnie zrobić schody. Słuchajcie, da się budować poza barierą maksymalnego budowania budowli. Czy tak powiem? No, pudełka żyją swoim życiem. O, i tyle powiem. A nie! Na koniec odpowiemy wam na pytanie. Czy bossom może się skończyć amunicja? Ja i Ernest przez kilka minut siedzieliśmy i unikaliśmy strzałów od Sky. I tak, może się jej skończyć amunicja w magazynku, ale z tego co widać to w zapasie ma nieskończenie wiele amunicji. To oznacza, że nie kończy im się amunicja. I to tyle.